Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym webinarze z cyklu WCC Demorum. Moje nazwisko Aleksandra Borucka, jestem organizatorem tego spotkania. Dzisiaj wyjątkowo zaprosiliśmy na webinar eksperta z firmy Siedmiomilowy. To jest nasza spółka z grupy BCC. I Paweł Generalczyk, nasz dzisiejszy ekspert, jest autorem rozwiązania, o którym dzisiaj będziemy mówić. Dziękuję, Paweł Generalczyk. Na początek prezentacji agenda. Chciałbym najpierw opowiedzieć parę słów na temat firmy Siedmiomilowy, a potem o rozwiązaniu. Pokażę Państwu na żywo program, pokażę w jaki sposób można program obsługiwać i opowiem też o tym, czym jest Positano, dla kogo został ten program napisany i jakie są jego zalety. A także pokażę na diagramie i pokażę, omówię sposób wymiany danych z systemem centralnym. Jeżeli chodzi o samą prezentację programu, no to w ramach tej prezentacji pokażę ewidencję sprzedaży wraz z kontrolą stanów magazynowych, zademonstruję w jaki sposób ewidencjonuje się dokumenty kasowe, jak można w programie kontrolować uprawnienia i pokażę także kilka takich funkcji dodatkowych, takich jak na przykład inwentura i współpraca z programem lojalnościowym. Jeżeli chodzi o informacje o tym, o spółce, o firmie Siedmiomilowy. Firma Siedmiomilowy jest spółką córką należącą do grupy BCC i jesteśmy firmą konsultingową, która realizuje projekty wdrożeniowe SAP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma oferuje produkty z dwóch linii produktowych SAP, czyli SAP All-in-One oraz SAP Business One. Jeżeli chodzi o SAP All-in-One, oferujemy taką prekonfigurowaną wersję systemu, która nazywana jest Sprint. Zawiera ona pewne konfiguracje wynikające z doświadczeń małych i średnich przedsiębiorstw, co sprawia, że wdrożenie SAP-a w takiej wersji jest znacznie szybsze i efektywniejsze również kosztowo. Firma funkcjonuje ponad 10 lat na rynku firm wdrożeniowych w Polsce. W ciągu tego czasu zdobyliśmy status złotego partnera SAP. No i dzięki temu, że jesteśmy członkiem grupy BCC. Dysponujemy zespołem ponad 200 konsultantów SAP i mamy dostęp do dwóch niezależnych centrów przetwarzania danych. Czym jest Positano? Co to jest za rozwiązanie? Jest to program, który został stworzony z myślą o ewidencji sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznych. Jest to autorskie rozwiązanie Siedmiomilowego. Został ten program tak zaprojektowany, aby stanowić integralną część zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Czyli program jako taki funkcjonuje w ciągłej współpracy z systemem centralnym SAP. Wymieniane są na bieżąco informacje o kartotekach magazynowych, stanach magazynowych i raportowana jest każda sprzedaż oraz każdy dokument wystawiony na punkcie sprzedaży, taki jak na przykład dokument KPKW. Wszelkie informacje potrzebne do tego, żeby Positano na punkcie sprzedaży mogło zafunkcjonować, są konfigurowane, definiowane w systemie centralnym. Między innymi definiowane są tam magazyny, zatowarowanie tych magazynów i z tych informacji na bieżąco korzysta Positano, także można to traktować ten program również jako dodatek jakby do systemu SAP, nie mogący czy funkcjonujący jako właśnie nierozerwalna część systemu zintegrowanego.
jakie są zalety i dlaczego właśnie zdecydowaliśmy się na wdrożenie takiego rozwiązania jak Positano. Przede wszystkim na punktach sprzedaży osoby, które pracują na tych punktach sprzedaży, oczekują, że program, który zostanie im dostarczony, będzie zapewniał łatwą i bezproblemową pracę. Również jakby oczekiwane jest to, żeby ten program nie miał jakiegoś skomplikowanego interfejsu i żeby możliwość wdrożenia nowego pracownika i przygotowania go do pracy w tym systemie nie stanowiła jakiegoś problemu. I to im właśnie na te wymagania odpowiada po Positano. Jest to program lekki, którego instalacja nie wymaga jakichś specjalnych zabiegów. Właściwie sprowadza się do uruchomienia programu instalacyjnego, który praktycznie w kilkanaście sekund program zainstaluje. Program jest wyposażony w przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika, stąd nie wymaga jakiegoś skomplikowanego szkolenia. Jest też programem atrakcyjnym cenowo, czyli w przypadku, kiedy firma dysponuje wieloma punktami rozrzuconymi po kraju, punktami sprzedaży detalicznej, to może on stanowić bardzo dobrą alternatywę cenową w stosunku do innych rozwiązań. Wcześniej już powiedziałem również, że system bezpośrednio i stale współpracuje z systemem centralnym, także żeby zaraportować na przykład sprzedaż, niepotrzebne są jakieś dodatkowe zabiegi typu przerzucanie plików czy kopiowanie jakichś danych. To wszystko dzieje się w tle i właściwie odbywa się bezobsługowo. Też może warto wspomnieć o tym, że program ma możliwość dostosowania do potrzeb i do wymagań klienta. No, wynika to z tego, że jako autor tego programu mamy dostęp oczywiście do kodów źródłowych i w ramach takiego projektu wdrożeniowego jesteśmy w stanie modyfikować funkcje programu, dostosować jego działanie do potrzeb i wymagań klienta. Na tym diagramie, który w tej chwili Państwo widzicie, pokazane są procesy integracyjne z systemem centralnym. Można je podzielić na dwa takie zasadnicze bloki. Pierwszy to jest blok udostępniania danych przez system SAP ERP. Z reguły odbywa się to w momencie otwierania zmiany, na początek rozpoczęcia pracy przez kasjera czy sprzedawcę. I w tym momencie web serwis udostępnia dane o kartotece towarów, które są dostępne do sprzedaży na punktach sprzedaży detalicznej. Tutaj takie towary z ogólnej kartoteki towarów czy materiałów należy po prostu wyróżnić, czyli oznaczyć te towary, które są dostępne do sprzedaży detalicznej jako właśnie takowe. Te towary zostają, ich informacje takie bazowe typu kod, nazwa, kod kreskowy, EAN, ale również ceny detaliczne zostają zaczytane do systemów działających na punktach sprzedaży. Dodatkowo także są zaczytywane informacje o stanach magazynowych początkowych. No i dalsze operacje już Positano wykonuje właśnie na tych danych, które są zaciągnięte na początek zmiany. Drugim blokiem wymiany danych z systemem centralnym jest moment zamknięcia zmiany lub wykonania sprzedaży. W tym momencie raportowana jest do systemu centralnego za pomocą web serwisu sprzedaż. Kolejnym takim dokumentem, który jest
eksportowany do systemu centralnego jest dokument kasowy, ale także i inne. To można wspomnieć na przykład dokument inwentaryzacyjny, dokument chociażby wydania nagrody w systemie lojalnościowym, no inne. Również tutaj ta sprawa jest otwarta w przypadku, kiedy system miałby być dostosowany, zmodyfikowany do potrzeb klienta. Również mamy tutaj możliwość przekazania innych dokumentów. Jak wygląda potem ten obieg dokumentów w systemie SAP ERP? Przede wszystkim, jakby może jeszcze wracając na moment wdrożeniowy, czyli zamodelowania punktów sprzedaży, no te punkty sprzedaży powinny być wszystkie w systemie centralnym zdefiniowane, ponieważ w momencie otwierania poszczególnych punktów nie powielamy danych, tylko te dane za pomocą web serwisu zaczytujemy z systemu centralnego. Także no tutaj mamy pewność, że jakby informacje pomiędzy systemami, które są rozproszone w sieci handlowej, a systemem centralnym są zgodne. Takie modelowanie punktów sprzedaży polega na założeniu dedykowanych składów dla każdego z punktów sprzedaży, no i określeniu jego danych szczegółowych, takich jak adres, dane kontaktowe. Kolejnym etapem przygotowania systemu do pracy jest zatowarowanie magazynów, określenie ich stanów magazynowych, przynajmniej tych początkowych. Ta operacja może być też wykonywana na samym punkcie sprzedaży jako inwentura. Także tutaj są dwie możliwości. No, po wykonaniu wstępnego zatowarowania, potem wszelkie operacje, na przykład przesunięcia magazynowego lub no, przyjęcia jakimś innym dokumentem na dany skład, powoduje, że w momencie, kiedy program zaciąga dane o stanach magazynowych, te dane są na punkcie sprzedaży odwzorowane. Jeżeli chodzi o raportowanie z sprzedaży, to tutaj dysponujemy dwoma takimi alternatywami. Pierwszą alternatywę widać na tym schemacie blokowym po lewej stronie, czyli każdy z paragonów pojedynczo na bieżąco jest ewidencjonowany w systemie SAP ERP. Ta opcja wymaga ciągłej dostępności połączenia internetowego, no ale skutkuje też tym, że jakby na bieżąco w systemie SAP ERP te dane dotyczące sprzedaży są dostępne, one spływają online'owo. Drugim rozwiązaniem, drugą opcją jest przekazywanie tych wszystkich informacji zbiorczo na koniec zmiany, czyli na koniec dnia wszystkie paragony łączone są jakby w jeden raport, tworzony jest zbiorczy dokument sprzedaży i zagregowane lub nie, te dane zostają przetworzone na dokument w SAP-ie. Wspomniałem też, że w Positano jest możliwość oczywiście prowadzenia takiej ewidencji dokumentów kasowych, no i te dokumenty kasowe również muszą być przekazane do systemu centralnego. Tam księgowane właśnie są po ich przejęciu, księgowane są dokumenty KPKW. Teraz pokażę Państwu na żywo program. Tak wygląda ekran programu po jego uruchomieniu, po zalogowaniu się użytkownika. Tutaj na dole mamy informację o tym, jaka jest aktywna zmiana, jaki jest numer punktu, jaki jest aktualny użytkownik zalogowany do programu. Program, ekran główny programu stanowi aktywny paragon, czyli w momencie otwarcia, uruchomienia programu
program jest natychmiastowo gotowy do prowadzenia sprzedaży, ewidencjonowania sprzedaży. Jeżeli chodzi o wprowadzanie czy dodawanie pozycji do takiego aktywnego paragonu, można to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, można wybrać z listy towarów, która jest dostępna również pod skrótem klawiszowym F2, wybrać żądany towar. Ta lista ma możliwość filtrowania po kilku atrybutach, na przykład po nazwie, czy właściwie po części nazwy. Można też filtrować po kodzie kreskowym. W tej chwili uruchomię skaner kodu kreskowego, żeby to Państwu zademonstrować. Czyli po kodzie kreskowym taka pozycja również jest wyszukiwana. Drugim sposobem jest właśnie użycie bezpośrednio skanera kodów kreskowych i tu właściwie nie trzeba żadnego okna otwierać. Wystarczy uruchomić skaner kodów kreskowych i po wyszukaniu kodem kreskowym danego towaru on jest od razu dodawany jako pozycja do aktywnego paragonu. I wreszcie trzecia opcja to jest możliwość wyszukiwania w takim oknie szybkiego wyszukiwania. Tutaj pokazywane są towary, które są tylko i wyłącznie na ten moment na stanie magazynowym. I z tego poziomu również można wybrany towar dodawać do aktywnego paragonu. Program umożliwia udzielanie rabatów do wybranych pozycji lub do całego paragonu. Jeżeli wybierzemy sobie daną pozycję, można za pomocą tej opcji zmiana rabatu lub dostępnej również za pomocą skrótu klawiszowego F5 wprowadzić rabat i od razu cena oraz łączna wartość paragonu jest przeliczana. Można dodać również cały rabat do całego paragonu. Wtedy ten rabat dodawany jest do wszystkich pozycji paragonu. Po zakończeniu dodawania pozycji do paragonu naciskamy klawisz F12 lub wybieramy opcję zatwierdź i wtedy musimy określić płatność, wybrać jedną z form płatności, albo karta, albo gotówka i nacisnąć ponownie przycisk F12, co powoduje zarejestrowanie paragonu na drukarce fiskalnej i jednocześnie zarejestrowanie, zapisanie tego paragonu w bazie. Teraz jak wygląda kontrola stanów magazynowych, czyli jeżeli dany towar zostanie sprzedany, to pojawia się taka informacja tutaj w oknie na liście towarów o sprzedanych towarach. To okno, które tutaj w tej chwili jest pokazywane, istnieje możliwość filtrowania, tak jak wszystkich okien z zestawieniami w Positano. Jest możliwość zapamiętywania także zdefiniowanych wcześniej filtrów. Tutaj jest w tej chwili włączony filtr, który pokazuje nam tylko i wyłącznie towary, których stan na ten moment jest niezerowy. Stąd jedna z pozycji towaru, która ja przed chwilą sprzedałem, nie jest widoczna już na tej liście filtrowanej domyślnym filtrem. To jest ten pierwszy produkt, ponieważ jego stan aktualny jest zerowy. Możemy się między tymi zestawieniami przełączać i widać wyraźnie, że jakby ta jedna pozycja albo się w zależności od ustawionego filtru pojawia na zestawieniu wynikowym lub znika. Szczegóły filtru, który sobie definiujemy, są dostępne w tym oknie. Tutaj można określić, czy w jaki sposób
dane powinny być filtrowane, ale także w jaki sposób powinny być porządkowane. Także na tym zestawieniu mamy informację o tym, jaki jest stan aktualny danego towaru, ile zostało, jaki był stan początkowy, ile wydano, czyli sprzedano, ile przyjęto. To przyjęcie towaru to ewidencjonuje takie operacje jak zwroty. W momencie, kiedy wykonujemy zwrot do paragonu, jakby ten towar wraca na magazyn i pojawia się w kolumnie przyjęto. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zademonstrować, to jest ewidencja dokumentów kasowych. To jest taka specjalna zakładka kasa. W ramach tej zakładki mamy możliwość wystawiania dokumentów KP, KW. Dokumenty KW w szczególności dotyczą jakby takich operacji jak utarg, czyli wypłata pieniędzy z kasy punktu sprzedaży, na przykład do banku, zakupy, ale także rozliczenia na przykład terminala kart kredytowych. Tutaj może zrobimy sobie utarg, wstawimy sobie 100 zł. Taki dokument teraz został zarejestrowany. On jest widoczny na liście dokumentów kasowych i ta lista dokumentów kasowych, podobnie jak lista towarów, także ma możliwość zdefiniowania filtrów, które są zapamiętywane. Zapamiętywane są też, co warto podkreślić, w kontekście użytkownika, czyli każdy z użytkowników ma możliwość zdefiniowania własnych filtrów i dostosowania w ten sposób jakby zestawień do własnych preferencji. Jak widać, ten dokument, który tutaj przed chwilą zarejestrowałem, jest widoczny. Także można zobaczyć stan kasy. I ten stan kasy pokazuje nam informacje domyślnie dla dnia bieżącego, ale tutaj dosyć łatwo możemy się przełączyć na dni wcześniejsze, zobaczyć, jak ten stan kasy wyglądał na dany dzień. Kolejną rzeczą, którą chciałem zademonstrować, to jest kontrola uprawnień. Do tego, aby zdefiniować użytkowników i określić ich uprawnienia, powinniśmy skorzystać z polecenia użytkownicy. Po jego uruchomieniu pokazuje nam się lista aktualnie zdefiniowanych użytkowników na danym punkcie sprzedaży. No i teraz, wybierając danego użytkownika, wchodzimy w opcję szczegóły i możemy określić jego uprawnienia, czyli dostęp do poszczególnych funkcji programu. Czyli z reguły jakby na punktach sprzedaży mamy zdefiniowane dwie takie poziomy uprawnień. Pierwszy poziom to jest menadżer stanowiska, osoba, która ma prawa do tego, żeby definiować innych użytkowników oraz uprawnienia do tego, żeby wykonywać wszelkie funkcje na punkcie sprzedaży, oraz mamy profil sprzedawcy czy kasjera, gdzie te uprawnienia są ograniczone. Czyli teraz dla potwierdzenia tych słów przelogujemy się na innego użytkownika, to widać, że niektóre z funkcji programu są wygaszone, na przykład opcja inwentaryzacji w ogóle jest niedostępna, niewidoczna dla użytkownika takiego właśnie o profilu.
sprzedawca czy kasy. Teraz parę słów o funkcjach dodatkowych, o których wspomniałem wcześniej. Jednym z takich funkcji dodatkowych czy modułów, które ostatnio zrealizowaliśmy, wdrożyliśmy razem z naszym klientem, to jest funkcja programu lojalnościowego. Przełączę się do wersji, gdzie ten program lojalnościowy jest aktywny. I teraz tutaj mamy w tym momencie taką zakładkę program lojalnościowy, w której dostępne są trzy opcje: odbiór nagrody, stan konta, wydane nagrody. Jeżeli uruchomimy opcję stan konta, możemy sprawdzić, ile punktów w programie lojalnościowym klient zebrał. Tutaj też posłużę się skanerem kodów kreskowych, żeby wprowadzić kartę z tego programu lojalnościowego. No i po podaniu poprawnego numeru karty programu lojalnościowego, program łączy się z serwisem programu lojalnościowego i stamtąd pobiera informacje właśnie o danych klienta. Tutaj jest pokazywane imię tego klienta oraz liczbę aktualnie zebranych punktów. Klient oczywiście, jeżeli tych punktów ma zebranych dużo, wystarczająco do tego, żeby podjąć nagrodę, może się zdecydować na odbiór nagrody i wtedy korzysta z opcji odbioru nagrody. Ponownie musimy podać ten numer karty programu lojalnościowego, wybrać jakiś produkt. Tutaj możemy się również cały czas posługiwać skanerem kodów kreskowych i w momencie, kiedy towar jest dodawany do okienka odbiór nagrody, od razu jest przeliczana wartość punktowa tej odbieranej nagrody i pokazuje się także w programie informacja o tym, ile punktów zostaje po wybraniu tej nagrody. Również w momencie, kiedy program lojalnościowy jest uruchomiony, to każda sprzedaż, którą wykonujemy na punkcie sprzedaży, no, może jej towarzyszyć zapisanie numeru karty programu lojalnościowego i również naliczenie z tego tytułu punktów w tym programie. Wygląda to w następujący sposób. Wykonujemy normalnie sprzedaż, czyli dodajemy daną pozycję do aktywnego paragonu. Zatwierdzamy sprzedaż tak jak uprzednio klawiszem F12, ale w tym momencie mamy już aktywny program lojalnościowy i nasz program odpytuje się, czy właściwie wspomaga tutaj operatora w taki sposób, że prosi go o podanie karty programu lojalnościowego, no lub jeżeli klient nie ma, to prosi o jakby zaproponowanie wystawienia takowej karty. Załóżmy, że klient ma taką kartę. Skanujemy jej numer. Tutaj to skanowanie ja przeprowadzam za pomocą kodów kreskowych, ale również istnieje możliwość taka, że jeżeli na przykład na stanowisku kasowym jest jakieś urządzenie, które pozwala klientowi na zalogowanie się do programu lojalnościowego. My te stanowiska mamy wyposażone, czy nasz klient ma wyposażone w tablety i za pomocą właśnie tych tabletów oraz kart programu lojalnościowego klient samodzielnie może się do systemu programu lojalnościowego zalogować. Wtedy jakby to podanie tego numeru karty i wpisanie ich przez operatora Positano nie jest potrzebne, bo program od razu stwierdzi, że jakby użytkownik jest zalogowany na punkcie i te informacje automatycznie pobierze.
W tym momencie po podaniu numeru karty programu lojalnościowego pokazuje się okienko akceptacja sprzedaży, tak jak poprzednio, i wystawienie, zaakceptowanie paragonu skutkuje tym, że program od razu też informuje nas o tym, ile punktów zostało do programu lojalnościowego klientowi dodane, jaki jest stan jego konta bieżący, i taką informację też klient znajdzie na wydruku paragonu. Możemy jeszcze tylko potwierdzić, że tych punktów jest przybyło i sprawdzić, jaki jest stan konta. Faktycznie o ten jeden punkt stan konta został powiększony. Jeżeli chodzi o kolejną funkcję, taką dodatkową, inwenturę, ona ma tę jakby szczególne wymaganie, że ona musi być wykonywana w momencie, kiedy zmiana nie jest otwarta, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że jakby te stany z tytułu jakby realizowanych bieżąco zadań ulegają zmianie. Czyli żeby ją jakby Państwu tutaj zademonstrować, musiałbym zamknąć zmianę. Jeszcze przed zamknięciem zmiany program mnie tutaj ostrzega o konieczności rozliczenia salda kart kredytowych, co w tej chwili w trakcie wykonywania zamknięcia zmiany wykonywane są te operacje, które pokazywałem wcześniej na tym diagramie, czyli raportowana jest sprzedaż do systemu centralnego, także są przekazywane informacje o na przykład wystawionych dokumentach odbioru nagrody, jeżeli chodzi o program lojalnościowy, o wszystkich dokumentach KPKW, czyli jakby pełen obraz tego, co działo się na punkcie sprzedaży i co jest wymagane do tego, żeby te informacje zostały odtworzone w systemie centralnym, to te informacje właśnie do systemu centralnego zostają przesyłane. No i w tym momencie mamy dostęp do funkcji inwentaryzacji. Ta inwentaryzacja odbywa się także przede wszystkim za pomocą skanera kodów kreskowych, czyli skanujemy towary i no, pokazywane są ilości tych towarów, czyli każde pudełko czy opakowanie z towarem powinno być osobno skanerem kodów kreskowych kliknięte. Jeżeli jakiegoś towaru nie ma, czyli jeżeli na przykład operator posługuje się skanerem kodów kreskowych i na przykład jakiegoś towaru nie ma, to tam jakby informuje o tym takim dźwiękiem. Myślę, że on jest słyszalny. On powinien w tym momencie ostrzec operatora, że no, jest coś nie tak. No i teraz wrócę do prezentacji PowerPointowej. Ponieważ wyczerpałem jakby tutaj to, co chciałem Państwu zademonstrować, ten plan prezentacji został zrealizowany, więc teraz jest pora na pytania. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę, spróbuję na nie odpowiedzieć. Tak, pytanie dotyczy tego, czy płatność za no, płatność może być mieszana, czyli czy można jednocześnie płacić kartą czy gotówką. Tak, można. Zademonstruję to. W tym momencie muszę otworzyć zmianę albo. Też przy okazji zobaczycie Państwo, jak wygląda proces jakby aktualizacji danych podczas otwierania zmiany. W tym momencie zostały jakby zasane do punktu sprzedaży dane o towarach, aktualnych stanach magazynowych. No i teraz
zróbmy tutaj jakąś sprzedaż. Jest okienko. Aha, jeszcze może zrobimy tak, że pominę tę sprawę w programie lojalnościowym. No i teraz, jeżeli chodzi o przyjęcie płatności, można się przełączyć na kartę, można też kartą podać na przykład 10 zł. Jeżeli kwota, którą tutaj podaliśmy sumarycznie, jest niewystarczająca do tego, żeby no, zapłacić całość, no, program nie pozwala na potwierdzenie paragonu, czyli tutaj możemy podać na przykład, że 10 zł klient wpłaca gotówką, 10 zł wpłaca kartą i jeszcze musimy mu wydać resztę 5 zł gotówką. I w takiej sytuacji taki paragon możemy zaakceptować. Czy kolejne pytanie, czy paragony automatycznie się fiskalizują? Tak, oczywiście. Czy jest raport niezafiskalizowanych paragonów? Też jest raport niezafiskalizowanych paragonów. Każdy z paragonów, który, może pokażę w tej chwili wszystkie paragony. Każdy z paragonów, który został zafiskalizowany, ma w takiej kolumnie F, fiskalizacja, krzyżyk, oznaczenie, że został zafiskalizowany. Jeżeli nie został zafiskalizowany, to z tego poziomu, z listy, na przykład jeżeli nie wiem, nastąpiła jakaś awaria drukarki fiskalnej albo coś takiego jeszcze stało, co uniemożliwiło, na przykład kabel został odłączony na chwilę, to paragon zostaje w programie zarejestrowany, no i po usunięciu tej usterki operator, sprzedawca powinien ten paragon wydrukować. Z tego poziomu ma możliwość zaznaczenia paragonu, wciśnięcia opcji drukuj i po potwierdzeniu paragon jest drukowany na drukarce fiskalnej. Nie można wydrukować drugi raz tego samego paragonu, czyli jeżeli program paragon został już oznaczony jako zafiskalizowany, ponowny wydruk jest niedostępny. Pytanie dotyczące aktualizacji na bieżąco stanów magazynowych. Tutaj musiałbym wrócić do mojej do tej części prezentacji związanej z integracją. Tu, o, w tym momencie. Są dwie opcje, w których może funkcjonować Positano. Na ten moment pokazywałem właściwie takie rozwiązanie, które jest tutaj zademonstrowane na tym diagramie z prawej strony, czyli że paragony są ewidencjonowane zbiorczo na koniec zmiany, co powoduje, że stany magazynowe w systemie centralnym są aktualizowane właśnie na koniec zmiany, na koniec dnia. To rozwiązanie jest jakby sugerowane wtedy, kiedy no, taka opcja jest dla klienta wystarczająca, wtedy jakby Positano sam wewnętrznie zarządza stanami magazynowymi w trakcie dnia dla danego punktu sprzedaży. Zmiany stanów magazynowych są odzwierciedlane na koniec dnia, na koniec zmiany w systemie centralnym. Także to jest jakby wybór klienta, czy takie rozwiązanie jest dla niego akceptowalne. Również z punktu widzenia technicznego takie rozwiązanie może być preferowane w sytuacji, kiedy w punktach sprzedaży no, mogą być pewne problemy techniczne z dostępnością internetu, czyli w tym momencie no, nie trzeba się troszczyć o to, żeby zapewnić to łącze internetowe przez cały czas trwania zmiany, można to łącze internetowe zestawić czy zapewnić w momencie zamykania zmiany. Natomiast jeszcze wrócę do tego pytania, że stany magazynowe aktualizują się na bieżąco. Jeżeli chcielibyśmy, aby stany magazynowe aktualizowały się na bieżąco, musielibyśmy wybrać tę opcję, która jest tutaj widoczna z lewej strony, czyli każdy paragon po jego zaakceptowaniu jest na bieżąco ewidencjonowany w systemie SAP.
Także to są dwa takie warianty, w których system może funkcjonować na etapie analizy czy przygotowania, wdrożenia. Musimy się na jeden z tych wariantów zdecydować i web serwis, który z systemem współpracuje, tak do tego skonfigurować. Kolejne pytanie. Czy na koniec dnia robimy wydruk dobowy kasy fiskalnej? Tak, jak najbardziej. Przy zamykaniu zmiany, jeżeli zamknąłbym teraz zmianę, to po zamknięciu zmiany jest dostępna taka akcja raport dobowy. No i ta akcja umożliwia wydrukowanie raportu dobowego na drukarce fiskalnej lub no, po prostu skorzystania z jakiegoś skrótu, który jest z reguły na drukarce fiskalnej dostępny i wydrukowania tego raportu z drukarki fiskalnej. Pytanie dotyczące jakby rozbieżności, jeżeli sprzedaż miałaby być prowadzona w dwóch punktach. Znaczy, my zakładamy, że każdy z tych punktów ma pewien swój unikalny magazyn, skład, na którym jest ewidencjonowana i sprzedaż, i ewidencjonowane jest także zatowarowanie. Także nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że jest jednocześnie sprzedaż prowadzona w dwóch różnych miejscach. I z tego powodu nie powinno dochodzić do rozbieżności, ale oczywiście jeżeli tutaj, żeby osoba, która zadała to pytanie, upewnić, to w takiej sytuacji można wybrać ten wariant z bieżącą ewidencją sprzedaży po jej wykonaniu, czyli po zaakceptowaniu paragonu. Informacja od razu wędruje do systemu centralnego i tam jest to odzwierciedlone. Wygląda na to, że nie ma więcej pytań. Gdyby jeszcze Państwu przyszły jakieś pytania do głowy później, to zachęcamy do kontaktu, zachęcamy również do ewentualnie dedykowanej prezentacji dla Państwa, konkretnie pod Państwa potrzeby albo spotkania. Z naszej strony na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.